Witam w Strefie Kultury. Dzisiejszy program zaczynamy od wyjątkowej sztuki teatralnej. Śmierć przyjeżdża w środę, to autorski spektakl Agaty Dudy Gracz. Przedstawienie powstało w ramach koprodukcji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Kto kochania nie znał, u Boga straszliwy, nocka ma spokojna. Spektakl rozpoczyna się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie widzowie biorą udział w pogrzebie. Dla nas to jest najradośniejsza scena dla naszych bohaterów, scena spełniająca, więc akurat mamy takie zadanie zupełnie odwrotne do całego zespołu, gdzie dla nich to jest finał absolutny, a dla nas to jest początek. I ta scena jest najprzyjemniejsza tak naprawdę. I to nie dlatego, że leżymy, tak zdradzając, tylko dlatego, że po prostu spełniamy to, co sobie założyliśmy, czyli odchodzimy razem. Ten spektakl jest tak nasycony, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie, a dla nas jest to taka bardzo emocjonalna podróż, można powiedzieć, bo przechodzimy tutaj od totalnej radości, tak jak mówię o naszej dwójce, o naszych bohaterach, można powiedzieć od momentu wielkiej miłości praktycznie do wielkiej rozpaczy i poczucia, jakby powiedzieć, bezużyteczności dla świata po odejście, więc można powiedzieć, że mamy tutaj przeprawę przez całe życie. Wszystko, co obserwujemy w sztuce, dzieje się tak naprawdę w jednej głowie. Historię czy też bajki snuje bibliotekarka nazywana przez Agatę Dudę Gracz kobietą z zapałkami. Nasz spektakl nie jest obiektywny, jest subiektywny. Wynika z jednej głowy kobiety z zapałkami, która postrzega świat po swojemu, pewnie bardziej sercem niż rozumem, w której odkłada się całe wykształcenie polskiego inteligenta. Przeczytała wszystko, co powinna, obejrzała wszystko, co powinna, część jej się przydała, część nie. Jest sama, ma większość rzeczy za sobą i stwarza świat wyobraźni, dlatego że nie potrafi się porozumieć z tym, co ją otacza. Boi się tego. Boi się tego, co wylewa się z telewizora i co wlewa jej się do pokoju przez okno i przez szpary w podłodze. A z drugiej strony nie potrafi się z tym nie skonfrontować. Wyobraża sobie miłość, przyjaźń, macierzyństwo, bo tego nie ma. Boi się potwornie roślin doniczkowych, bo czuje, że są to pasożyty, które wysysają energię z pomieszczenia i są przeciwko niej. Opowiada wyimaginowanemu kochankowi bajki, jak Szeherezada, tylko odwrotnie, po to, żeby nie wyszedł, żeby jej nie opuścił, chociaż w głębi głowy przecież i tak wie, że go nie ma, tu niczego nie ma, jest tylko i wyłącznie ona. Wchodząc do teatru, wchodząc w ten spektakl, wchodzicie Państwo do głowy kobiety, na którą nigdy nie zwrócilibyście uwagi na ulicy. To jest taki typ osoby, który się nigdy nie mieści na zdjęciu i dla którego nigdy nie ma krzesła. Już nigdy nie będę do ciebie szedł. Oddaj drzwi. Chodź. Opowiem ci coś. Nie obchodzą mnie już twoje opowieści. Czekam na drzwi. To jest taki etap w życiu tej kobiety. Doszła do wniosku, że jeżeli bajka zaczyna się dawno, dawno temu, to powinna się skończyć, jeżeli długo i szczęśliwie. Albo że wszystko skończyło się dobrze. I ona sobie uświadamia, że jej życie zaczęło się dawno, dawno temu, ale nie żyje szczęśliwie. Początkowa koncepcja była taka, że Agata chce zrobić spektakl o grzechach i o nieumiejętności życia. Koniec końców jest to spektakl o miłości, o jej braku i o rozstaniach. Więc mamy taki miłosny miszmasz, miks, można powiedzieć. I też trzeba powiedzieć, że spektakl zmienia swoje konwencje i czasem można się w tym pogubić, ale dla aktora i też rozmawiając z osobami, które już zobaczyły ten spektakl, jest to bardzo, bardzo atrakcyjna forma, więc czuję się jak jazda na rollercoasterze. To jest fantastyczne doświadczenie i bardzo emocjonalne.
To przedstawienie jest podyktowane emocjami, ale też jakąś taką potrzebą opowiadania o sprawach najbardziej podstawowych. Myślę sobie, że w tym spektaklu w największym stopniu dochodzi do głosu właśnie tytułowa śmierć. Mam też poczucie, że to jest bardzo osobiste przedstawienie dla Agaty Dudy Gracz. Ale siła tego spektaklu, jak w przypadku siły ważnego teatru, polega też na tym, że tak sobie myślę, że w tych postaciach bajkowych, zbrukanych, udziwnionych, w dobrym tego słowa znaczeniu, które noszą znamiona bohaterów znanych z literackiej klasyki baśni czy bajek, ale są bardzo, bardzo współczesne. Każdy może, czy wielu może rozpoznać też siebie, czy swoje teksty, swoje emocje i tak dalej. Więc te własne słowa Agaty Dudy Gracz stają się przy okazji także być może słowami części ludzi, którzy siedzą na widowni. Bardzo ważnym elementem spektaklu jest muzyka, która momentami mówi więcej niż słowa. Kompozycje, które słyszy publiczność, stworzył Sambor Dudziński. Przywiozłem cały mój samochód, który ma 3 rzędy foteli, wypełniony instrumentami, z czego wyłoniły się 2. Fortepian. Grany klawiszami oraz grany na strunach. Albo uderzającą klapą od fortepianu, co jest bardzo fajnym efektem, a jeszcze go nie użyliśmy. A on jest świetny. Czyli klapa, może się przyda, i no i struny. I w tym widowisku śmierć gra na fortepianie. Takie niepokoje. Oprócz niepokoi są jeszcze utwory bardziej żywiołowe i bardziej pod nogę. Bardzo mi zależy na tym, żeby muzyka w tym spektaklu, nie wiem na ile mi się to udało, żeby ona przenosiła nas jednak w inne miejsce, takiej odległej jakiejś krainy, w której się to dzieje, żeby to oddalić od nas. Myślę, że to wtedy bardziej do nas dotrze. Z teatru przenosimy się do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie w przeciągu kilku dni powstało wyjątkowe widowisko recytatorsko-wokalne, którego reżyserem był Andrzej Głowacki. Kilkanaście osób z całej Polski, w tym niewidomi, wzięli udział w niecodziennym przedstawieniu zatytułowanym Białoszewski, Stańczakowa i inni poeci. My mamy szczęście, że w tym momencie takie spotkanie ludzi właśnie na przykład widzących i niewidzących i takich, którzy nigdy nie widzieli i takich, którzy stracili wzrok. To jak oni rozmawiają, bo ja trochę podsłuchuję, tak oni rozmawiają, jak się nawzajem sobą opiekują, myślę, że jest również elementem takiego, powiedziałbym, artystycznego traktowania wszystkich przejawów życia. I oni się tego tutaj nie to, że uczą, tylko doświadczają i muszą jakoś zareagować. Ale to nie jest taki przymus, który boli. To jest coś, co jest nowym doświadczeniem i myślę, że i jednej i drugiej stronie to bardzo dobrze robi. Wiem, że każdy dla siebie jest najważniejszy. Bo jak się na siebie nie godzi, to i tak, taki jest się, jaki jest. Jest bardzo dużo warsztatów dla niepełnosprawnych, gdzie zamyka się tak naprawdę osoby, które są normalnymi ludźmi i potrafią normalnie egzystować w jakimś jednym worku, tak? I przychodzą ludzie na koncert i tacy biedni, niepełnosprawni, a tutaj właśnie jesteśmy w takim po prostu normalnym środowisku, tak jak w życiu, tak? Idziemy do sklepu
i wokół nas jest pełno osób, które są zdrowe i normalne. I to tutaj właśnie przypomina taką rzeczywistość i pozwala też tym ludziom się troszkę z nami oswoić, bo w sumie takie liski z nas trochę z Małego Księcia. I trzeba nas troszkę poznać, zanim się zacznie nas postrzegać jako normalnych ludzi. Śpię, nareszcie śpię. Ważyć słów nie muszę. Ważne jest to, że w przypadku tego typu projektów, które stawiają na efekt artystyczny, jak najbardziej na przeżycie, na ekspresję, ale również na jakieś spotkanie takie w sensie dotknięcia jakichś kwestii społecznych, tu jest bardzo ważne, żeby trafić do ludzi, którzy też ten aspekt rozumieją i cieszę się bardzo i jest to też spełnieniem moich marzeń, że właśnie tacy ludzie się pojawili, bo oni są, prawda? Trzeba tylko się znaleźć. Myślę, że emocje, które odczuwamy, czy to jest osoba widoma, czy niewidoma, są takie same. To wcale nie zmienia przeżywania, w związku z czym dlaczego to oddzielać tutaj? Ale trudno jest wejść w skórę człowieka, który nie widzi. No na początku na pewno tak. No, gdzieś te poprzednie warsztaty dały mi pewien obraz, jak wygląda poruszanie się w ogóle, jak wygląda ten świat ze strony osoby niewidomej. Natomiast teraz może było mi trochę łatwiej pod tym kątem, tak? Tym bardziej, że dość sporo czasu spędzałam z tą grupą. Spektakl jest jakby otwarciem duszy i oprócz tego mieliśmy możliwość współpracy z osobami niewidomymi i to też było niesamowite doświadczenie, bo przecież nie na co dzień się z nimi spotykamy i też nie zdajemy sobie sprawy, jak się z nimi obchodzić, jak to wszystko wygląda, a to są tacy sami ludzie jak my, oni tak no w ogóle cudowni i to myślę, że to jest takie najważniejsze. No wiadomo, jakieś walory muzyczne, interpretacyjne też, ale to doświadczenie z żywymi ludźmi, którzy są naprzeciwko, to jest najważniejsze. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tle równinę, co nie pokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi złotych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych, świętych, Szelest słów to hasło przewodnie tegorocznej 14. już edycji Opolskiej Jesieni Literackiej, która jak zwykle jest ucztą dla wszystkich miłośników książek. Jesień no kojarzy się i z szumem liści, a my chcemy, żeby w tych kolorach jesieni znalazły się litery, znalazły się słowa, znalazł się czas na to, żeby usiąść i czytać. I ja myślę, że my tutaj w bibliotece zadajemy kłam tym wszystkim opiniom, które wieszczą koniec czytania i brak czytelników i spadek generalnie tych osób czytających, no tutaj jak gdyby no mamy szczęście i widzimy, że jednak ludzie tego potrzebują. I nawet dzisiaj na spotkaniu poetyckim było tych ludzi bardzo dużo. Litery to najnowszy tomik poezji Tomasza Różyckiego. Przez ostatnie 6 lat właściwie nie napisałem nic, jeśli chodzi o wiersze.
a na pewno nie wydałem. I potem nagle, kiedy forma się już pojawiła mniej więcej, czy też jakieś pierwsze zdanie, które mi to poddawało jakiś pomysł, wtedy zaczęły się te wiersze pojawiać masowo już. Szkoda, że cię tu nie ma. To jest takie zdanie, które się pojawia w tym tomie. To zresztą nie jest moje zdanie. Piękny wiersz napisał, zaczynający się od tego zdania, szkoda, że cię tu nie ma, Stanisław Barańczak. I w tym samym czasie tłumaczył wiersz Józefa Brodskiego, napisany po angielsku, zaczynający się od tego samego zdania, Wish You Were Here, szkoda, że cię tu nie ma. A tak się składa, że parę lat wcześniej cały świat śpiewał piosenkę Pink Floydów, Wish You Were Here, i nie wiem, czy to była jakaś inspiracja, czy nie, ale te trzy początki tekstów były z kolei inspiracją dla mnie, to znaczy pomyślałem sobie, że... To jest zresztą po raz kolejny w mojej książce pojawia się fragment jakiegoś tekstu rockowego. Jerzy Ilk przyjechał do Opola z dwiema książkami. Każda z nich to niezwykłe wywiady z ludźmi, których już nie ma. Profesor Andrzej Szczeklik to był słynny lekarz krakowski, profesor, szef kliniki na Skawińskiej, ktoś, kto się ocierał o Nobla, geniusz, rzeczywiście geniusz, i to wielu talentów, bo on równie wspaniale jak leczył ludzi, grał na fortepianie, wspinał się po górach, grał w tenisa, chodziliśmy w Tatry. No, ktoś cudowny zupełnie, o ogromnej wiedzy z wszystkich dziedzin, od mitologii, poprzez historię sztuki, muzykę, historię medycyny, ale też alchemię, astronomię, i to wszystko w jego książkach, w Katarzys, w Korę czytelnik znajduje. No i namówiłem go na taką rozmowę, wywiad rzekę, jak to się nazywa, mianowicie tłumacząc mu, czy przekonując go, że wszyscy czytelnicy zachwyceni jego książkami będą chcieli wiedzieć, skąd taki ktoś w ogóle się wziął, wyjątkowy, fenomenalny, o tylu talentach, co go ukształtowało, jaki dom, jakie lektury, jacy mistrzowie, jakie środowisko. No i on się długo bronił, ale w czasie dwóch takich weekendów w jego domu w Kościelisku nagraliśmy tę rozmowę, która niestety pozostała nieukończona w tym sensie, że mieliśmy ją jeszcze dograć, uzupełnić, i niestety śmierć profesora przerwała te plany. Książka z Andrzejem Tarkowskim, no to jest zupełnie inna historia, bo zetknąłem się z nim, właściwie było mi dane spotkać go najpierw na spotkaniu takim w kinie z publicznością, i właściwie z niedosytu takiego, z tego spotkania wzięła się moja szalona próba przeprowadzenia z nim rozmowy, która jakimś niepojętym cudem się udała, bo on był wtedy w Szwecji, robił swój ostatni, jak się miało okazać, film, Ofiarowanie. Był chroniony przed dziennikarzami, wywiadami, przez cały sztab pracowników, i nie było mowy, ale jakieś moje dobre kontakty sztokholmskie i to, że przede wszystkim on się dowiedział, że będzie rozmawiał z kimś z Polski, z Solidarności, to wszystko jakoś sprawiło, że zgodził się na to spotkanie, które miało trwać pół godziny, a trwało cztery, i dzięki temu powstała ta książka, w której on bardzo szczerze mówi o swoim życiu, o swoich problemach w Rosji, o swoich filmach, o swoim rozumieniu roli artysty. I ponieważ ta rozmowa odbyła się na krótko przed tym, zanim on się dowiedział, że jest chory na raka, potem to już potrwało tylko rok, więc to okazało się, że ta nasza rozmowa to jest ostatni wielki wywiad, jakiego on udzielił. To było ponad 50 stron po spisaniu tego. I opublikowane wówczas w Respublice po jego śmierci, no, stało się taką sensacją, było tłumaczone na kilkanaście języków, bo zostało to odebrane jako taki jego wielki testament artystyczny i duchowy. Tchnienie przestrzeni to tytuł nowej wystawy Józefa Chyrzego, którą mogą Państwo oglądać w galerii Panaceum. Obrazy artysty przenoszą nas w trochę bajkowy, czasami nierealny świat, ale o tym opowie już sam Józef Chyrzy. Tych
obrazach głównie jest namalowana przestrzeń, ale ta przestrzeń jest rozumiana w bardzo szerokim zakresie. Jest po pierwsze przestrzeń rozumiana geograficznie, przestrzeń otwartych kompozycji wodnych, fragmentów jakichś oceanów, wód, przestrzeń lasu się często pojawia w moich obrazach oraz jest przestrzeń jakichś relacji, związków, między postaciami i tak wieloelementowe kompozycje w zasadzie są o takich wielopłaszczyznowych przestrzeniach. Oczywiście po raz kolejny pojawia się bogactwo motywów, czyli kompozycje wieloelementowe, gdzie pojawiają się zarówno postaci ludzkie, ale również świat przyrody jest przedstawiony, zwierzęta, architektura i to wszystko tworzy jakiś integralny, całościowy świat, właśnie taką nową przestrzeń równoległą do naszej, w której żyjemy, ale mam wrażenie, że przestrzeń, która jest trochę szlachetniejsza, trochę lepsza. Nieustannie tkwię w tonacji bardzo głębokich, ciemnych błękitów. Jest to taka moja ukochana tonacja, taka szagalowa. Pojawia się też złoto w pewnych momentach. Tonacja jest bardzo ograniczona, taka wyciszona. Kompozycje też mają taki charakter, bo są motywy powtarzalne, które wypełniają regularnie całą przestrzeń dużych płaszczyzn obrazu, co właśnie stwarza wrażenie takiego spokoju, wyciszenia czy nawet kontemplacji. Radośnie i energetycznie było w Filharmonii Opolskiej podczas 15. edycji Opole Gospel Festival. To był podwójny jubileusz, ponieważ Opole Gospel Choir obchodził 15-lecie istnienia. Muzyka gospel sama w sobie niesie tak dużo emocji, że właściwie czuję się tak przesiąknięta nią do środka. Oczywiście nie uzurpuję sobie prawa do wykonywania, wciąż twierdzę, że to jest muzyka przynależna jak gdyby do wykonawców, głównie oczywiście z Ameryki. Ale myślę sobie, że Opole Gospel Choir radzi sobie świetnie z tym i jakby tak zamknąć oczy, czarno się robi i tak, i tak. Uwielbiam tu przyjeżdżać, uwielbiam śpiewać z chórem, dlatego mimo, że mieszkam w Warszawie i mam dużo, dużo innych spraw, zresztą jak każdy z nas, bo każdy z nas mieszka teraz w różnych miastach, ma rodziny, inną pracę, to jednak cały czas wiernie przyjeżdżamy na próby, spotykamy się po prostu z miłości. Jeszcze parę lat temu bardzo dużo koncertowaliśmy, jeździliśmy za granicę, mieliśmy koncerty w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niemczech, także jeździliśmy właściwie po całej Europie z chórem. Teraz trochę tego już jest mniej. Co ciekawe, 5 lat temu, dokładnie dzisiaj przypada 5 lat od pierwszej próby zespołu Soul City. Soul City to jest zespół, który powstał również z członków Opole Gospel Choir i ta ekipa właśnie Soul City'owa. No my się trzymamy rzeczywiście bardzo blisko i bardzo mocno i często się widujemy, odwiedzamy i częściej również koncertujemy. Tym muzycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby zaglądać na nasz fanpage, gdzie czekają konkursy z nagrodami. Widzimy się jak zwykle za 2 tygodnie, we wtorek o 19:10. Do zobaczenia.